Poniedziałek, 9 sierpnia, Ewelina Górnik. Zapraszam na informacje piotrkowskie, w których powiemy o modernizacji miejskiego stadionu Concordii oraz piątkowym koncercie w Ośrodku Działań Artystycznych. Dobiegają końca prace przy modernizacji miejskiego stadionu przy ulicy Żwirki. Obiekt zostanie oddany do użytku w październiku. Modernizację Stadionu Miejskiego Concordii rozpoczęto w maju 2009 roku. W ramach inwestycji powstał nowy dwukondygnacyjny budynek klubowy. Wykonano nowe trybuny, wygrodzono sektor dla widzów drużyny gości. Wymiary boiska piłkarskiego zostały dostosowane do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obecnie wykonywana jest nowa bieżnia. Jest to jeden z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, jeden z 9 i 9 jest sezonowy, ale największy. Największy też, jeżeli chodzi o skalę problemów, które on wygenerował. No i oczywiście mówimy o Stadionie Miejskim Concordia. Ośrodek Sportu i Rekreacji, tak historycznie, jeżeli mogę trochę ująć, przejął go. Uzyskaliśmy użyczenie w 1999 roku, bodaj, o ile, czy dobrze pamiętam, 8 lipca. No i od tego momentu zaczęły się problemy. Mam tutaj ze sobą protokoły zdawczo-odbiorcze, ocenę stanu technicznego, tego w jakim stanie Ośrodek Sportu i Rekreacji to przejął. Pozwolę sobie zacytować tylko kilka wyrywków do wiadomości Państwa. Czyli tak, na przykład elewacja zewnętrzna do wymiany, ryny do wymiany, instalacja do wymiany, do demontażu, wymiana lub remont, stolarka okienna, ściany z zaciekami, posadzki betonowe na balkonach do naprawy, instalacja elektryczna do naprawy, łazienka zagrzebiona, armatura i tak dalej, i tak dalej. No, także taki był stan techniczny tego obiektu. Stadion, który sądzę powinien być wizytówką i po tej modernizacji rzeczywiście będzie takim miejscem, z którym wszyscy, myślę, piotrkowianie mają miłe wspomnienia, to tutaj były mecze na wysokim poziomie Concordii jeszcze w dobrych czasach, ale to również miejsce, gdzie właściwie cała piotrkowska młodzież mogła korzystać, jeśli chodzi zarówno o boisko piłkarskie, jak i o przede wszystkim tę część lekkoatletyczną. Tak będzie również po modernizacji. Będzie to oczywiście boisko piłkarskie z trybunami odpowiednimi dla kibiców, ale będzie to stadion z taką częścią lekkoatletyczną do uprawiania lekkiej atletyki przez uczniów piotrkowskich szkół. Całkowity koszt ponad 5 milionów złotych, około 1 miliona złotych dofinansowania, to pieniądze, które udało nam się zdobyć z totalizatora sportowego. Będzie to obiekt, na którym będą się odbywały imprezy sportowe, ale nie tylko, myślimy również o innych imprezach takiej natury rekreacyjnej. Jestem przekonany, że będzie to miejsce, do którego będziemy przychodzić z taką przyjemnością jak wiele lat temu. Zmodernizowany obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wjazd, miejsca parkowania, miejsca na widowni oraz sanitariaty. Modernizacja Stadionu Concordii przebiega zgodnie z harmonogramem i zakończy się w październiku bieżącego roku. Zdarza się, że osy i szerszenie stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Wtedy na pomoc wzywana jest straż pożarna. Jak się okazuje, jednak nie zawsze na tę pomoc można liczyć. Do niedawna było tak, że wszystkie zgłoszenia dotyczące likwidacji gniazd tychże owadów trafiały do straży pożarnej. Teraz strażak ma obowiązek jechać na takie wezwanie tylko wtedy, gdy rój zadomowi się na budynku mieszkalnym lub stanowi bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. W innych wypadkach właściciel nieruchomości, przy której zamieszkały owady, sam musi zorganizować sobie pomoc. Obliguje go do tego prawo budowlane, które mówi, że zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Problem wrócił w 2009 roku, to znaczy zmiana w sensie podejścia do usuwania owadów błonkoskrzydłych. Do tej pory, czyli do 2009 roku, do tamtego lata, jeździliśmy do zdarzeń, praktycznie do każdego zdarzenia. Natomiast od, powiedzmy, sierpnia 2009 roku to troszeczkę sytuacja się zmieniła. Po prostu zastosowanie, mamy tutaj przepisy prawa budowlanego artykułu 61. Tak naprawdę spoczywa to na właścicielu, zarządcy w pierwszej kolejności usunięcie tych owadów. Natomiast w przypadku, kiedy no nie możemy tego zrobić, możemy zrobić w pierwszej kolejności na przykład ewakuowanie się z miejsca, gdzie te owady się znajdują. Oczywiście wiadomo, że sytuacje związane z owadami błonkoskrzydłymi to nie są sytuacje nagłe, bo gniazda buduje się jakiś czas. To nie jest taka sytuacja, że dziś, wczoraj tych owadów nie było, a dziś one są. Oczywiście sytuacja różni się w przypadku na przykład pszczół, które po prostu
potrafił się wyroić, więc jest to sytuacja nagła. To inna sytuacja w odróżnieniu na przykład do os czy szerszeni. Jak się dowiedzieliśmy, Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki ochotnicze niejednokrotnie wzywane były do nieuzasadnionych interwencji związanych z usuwaniem gniazd i rojów. W innych przypadkach niż zagrożenia życia właściwymi od likwidacji gniazd owadów są firmy dezynsekcyjne. I to do nich należy dzwonić w sytuacji awaryjnej. Taka usługa jednak kosztuje, jak ustaliliśmy, to wydatek około 150 zł. Okres ten letni jest okresem, czyli lipiec, sierpień, wrzesień. To jest taki okres, kiedy najwięcej jest tych zdarzeń. Oczywiście w przypadku, kiedy dotyczy to na przykład, kiedy bezpośrednio w sąsiedztwie są dzieci lub osoby ograniczone zdolności poruszania się, wtedy jak gdyby te działania oczywiście musimy przeprowadzić w pierwszej kolejności i wtedy rzeczywiście nasze działania są tutaj niezbędne. Latem ubiegłego roku piotrkowscy strażacy do usuwania gniazd owadów wyjechali ponad 200 razy. W tym roku dzięki wprowadzonym ogólnopolskim zasadom reagowania na takie zagrożenia odnotowano takich wyjazdów około 50.